ruszył dzisiaj kolejny sezon Bikera. To już 8 sezon w Białymstoku. Myślę, że rower miejski się przyjął, o czym chociażby świadczą liczby. I tutaj sięgnę do danych. Ponad prawie 100 tysięcy użytkowników systemu, ponad 3 miliony wypożyczeń, co świadczy o tym, że to duża liczba i białostoczanie chętnie korzystają z tego środka do przemieszczania się po mieście. W tym roku tak naprawdę nie ma zmian, jeśli chodzi o funkcjonowanie Bikera, czyli mamy w dalszym ciągu 58 stacji, z tego 54 zlokalizowane na terenie miasta, dwie zlokalizowane poza Białymstokiem, czyli w Choroszczy i w Kleosinie, czyli w gminie Juchnowiec. 574 rowery, w tym 50 rowerów wyposażonych w foteliki dla dzieci, 10 rowerów typu tandem i 20 rowerów dziecięcych. Oczywiście operatorem jest na podstawie umowy wyłoniony w przetargu podmiot, czyli Next Bike Polska. Tak jak w poprzednim sezonie, nie ma urządzeń dokujących, do których wsuwa się rower. Zamknięcie roweru przy zwrocie następuje przy pomocy blokady OLOK, która jest na tylnym kole i w czasie jazdy pozostaje otwarta. Po zakończeniu jazdy wystarczy zablokować zamek. Rower zwróci się automatycznie po zamknięciu blokady. Rowery można pozostawić w dowolnym miejscu, to znaczy, że niekoniecznie przy jednej z tych 54 stacji, czy 58, jeśli mówimy o aglomerację, ale wtedy naliczana jest dodatkowa opłata 10 zł. Jeśli wypożyczymy rower pozostawiony poza stacją, a zwrócimy go na stacji, za taką operację Nextbike doładuje nasze konto dodatkowymi 2 zł na przejazd. Ważne jest to, by pozostawiać rowery w miejscu ogólnodostępnym i aby zwrócony rower nie zagrażał innym użytkownikom drogi, nie blokował przejścia ani przejazdu. Wszystkie informacje są oczywiście na stronie bikerbiałystok.pl. Pierwsze 25 minut jest bezpłatne, a za przejażdżkę nieprzekraczającą godzinę zapłacimy złotówkę, druga godzina wypożyczenia 3 zł i za każdą kolejną 5 zł. Jak wypożyczyć rower? Można za pomocą karty miejskiej wypożyczyć ten rower, ale myślę, że o wiele popularniejsza i o wiele wygodniejsza jest aplikacja w telefonie komórkowym i wtedy za pomocą kodu QR przykładamy telefon, odblokowuje się rower i można jechać. Zachęcamy białostoczan do tego, żeby korzystali z tego środka przemieszczania się po mieście. Zależy nam na transporcie zbiorowym, na autobusach, ale też i na rowerach.